doprowadzić nas do tego namysłu nad ideą antropocenu pani profesor Magdalena Środa. Może jeszcze chwilę. Pani profesor jest profesorem w Zakładzie Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną, problematyką kobiecą. Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej, moralnej, takich książek jak Idea godności w historii i etyce, Idea, normy i wartości moralne, czy Historia idei etycznych, starożytność, średniowiecze, a potem nowożytność i czasy współczesne. Jeszcze inne tytuły to Indywidualizm i jego krytycy, współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotów, wspólnoty i płci, kobiety i władza, etyka dla myślących, czy wreszcie mała książeczka o tolerancji, a ostatnio obcy, inny, wykluczony. Pełni wiele funkcji, jest redaktorką etyki, jest członkiem Rady Naukowej Przeglądu Filozoficznego, jest ekspertką Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie, członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk, członkinią Rady Instytutu Spraw Publicznych, współzałożycielką Kongresu Kobiet. Pamiętamy, w rządzie pana premiera Belki pełniła funkcję ministra pełnomocnika rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. Zajmuje się działalnością publicystyczną, pamiętamy ją z felietonów Gazety Wyborczej, a dzisiaj pani profesor przed nami z wykładem wprowadzającym o tytule Pożegnanie antropocenu, nadzieja posthumanizmu. Pani profesor, dziękujemy za to, że się pani zgodziła wprowadzić nas w refleksję i bardzo proszę, oddaję pani głos. Bardzo dziękuję. Czuję się ogromnie zaszczycona, ale też cieszę się, że pani profesor przedstawiła trochę moją biografię, bo państwo mogli zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę nie jestem osobą kompetentną w zakresie, który jest meritum dzisiejszej, jutrzejszej konferencji. Ja mam trochę takie wrażenie, że zostałam tutaj zaproszona, żeby grać rolę takiego dziecka we mgle, a zadaniem różnych uczestników jest trochę rozwianie tej mgły. Rzeczywiście to są kwestie, którymi nie zajmuję się w sposób centralny i potraktowałam ten wykład trochę jako po prostu bardzo ogólne i bardzo popularne wprowadzenie z punktu widzenia przede wszystkim etyki, a właściwie nawet powiedziałabym bezradności etyki, bo państwo, którzy zajmują się z naukowego punktu widzenia kwestiami antropocenu, również literaci czy językoznawcy mają pełne ręce roboty, natomiast z etyką jest trochę inaczej. Właściwie przychodzę na tą konferencję z taką propozycją współpracy i takiego wyrwania etyków ze stanu pewnej beznadziejności i o tym będę mówiła, ponieważ kategorie etyczne podstawowe, idee etyczne nie nadążają za zmianami i zagrożeniami współczesnego świata i myślę, że konferencja ta będzie dobrą okazją do tego, żeby wspólnie o tym porozmawiać. Zacznę, proszę państwa, od bardzo ogólnych rozważań dotyczących właściwie ustaleń językowych czy definicyjnych. To dla państwa jest wszystko bardzo znane, ale no, żeby stało się zadość temu wprowadzeniu, które ma być bardzo ogólne. Na końcu książki Epoka człowieka, marazm i retoryka antropocenu. To jest książka Ewy Bińczyk, z której twórczości w ogóle czerpię pełnymi garściami. Można powiedzieć, że jest moją przewodniczką. Autorka umieściła słowniczek podstawowych pojęć. Wyznam, że chyba nigdy nie spotkałam tak ponurego słownika. Doskonale jednak wprowadza nas on w atmosferę zjawiska, które nazywamy antropocenem. W słowniku, jak państwo być może pamiętają, mamy takie działy jak nieodwracalność strat, zapaść klimatyczna, marazm oraz przyporządkowane im pojęcia, takie jak destabilizacja, utrata kontroli, nowe rodzaje niepewności, niepowetowane straty, koniec natury, utrata przyszłości, melancholia, ekoapokalipsa.
planetarne ekobójstwo, klimatyczny wyrok śmierci, harpie bezczynności, zbiorowa lekkomyślność, bezradność nauki, nihilizm klimatyczny, autyzm modeli ekonomicznych i tym podobne. Jesteśmy więc na terenie rzeczywiście przygnębiającym, którego granic niestety nie widać i końca nic nie zapowiada. Jeśli chodzi o samą definicję antropocenu, to przyjmuje najogólniejszą, mianowicie aktywne ingerowanie człowieka w procesy kierujące ewolucją planety. Przyjmuję tę definicję, będąc jednocześnie świadoma faktu, że nie wszyscy dają na nią zgodę, tak jak nie wszyscy dają zgodę na samo pojęcie antropocenu, próbując je zastąpić innymi. Mamy więc anglocen, kapitolocen, mizantropocen, czy na przykład prowadzony przez Andrzeja Marca antropocień. Jeszcze gorzej jest, jak wiadomo, z ustaleniem początków i zarazem przyczyn antropocenu, bo nie wiadomo, czy też trudno ustalić, czy epoka ta zaczęła się wtedy, kiedy pojawił się człowiek, czy wtedy, kiedy rozwinęło się rolnictwo, czy wtedy, gdy konkwista zaczęła zdobywać nowe ziemie i spowodowała tym ogromne zmiany w ekosystemach, czy też wtedy, ja się skłaniam ku tej wersji, kiedy załamał się system feudalny i pojawił się omnipotentny kapitalizm, a więc wtedy, gdy zafundowaliśmy ziemi nowy sposób funkcjonowania oparty na logice rynku, fetyszu własności prywatnej i związanych z nią praktyk wyzysku. Jest też wielu zwolenników teorii, którzy umieszczają antropocen nieco później, czyli w okresie wielkiej rewolucji przemysłowej. Tutaj znaczący, jak wiadomo, jest wynalazek maszyny parowej lub też jeszcze później w okresie ogromnego przyspieszenia w czasie II wojny światowej. Państwo na tym się pewno znacznie lepiej znają. Moja opinia w tej kwestii pozostaje rozdarta. Zgoda panuje co do tego, że żyjemy w czasach, gdy pewne głęboko wrośnięte w naszą kulturę i świadomość idee, takie jak natura przeciwstawiona kulturze, człowiek, humanizm, odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, ochrona przyrody, a nawet zrównoważony rozwój czy etyka ekologiczna okazały się bezużyteczne, bo albo nie doczekały się implementacji, albo straciły swoją moc eksplikacyjną, albo też funkcję normatywną. Jak pisze wielu autorów zajmujących się antropocenem, potrzebujemy postantropocentrycznej korekty lub zgoła rewolucji w obrębie naszych pojęć i to nie tylko tych związanych z ekologią, ale również tych bardziej fundamentalnych, takich jak podmiot, świat, przyroda, historia, wspólnota, przyszłość. Potrzeba nam więc, i pewno wszyscy jesteśmy tego świadomi, zmiany perspektywy myślenia, no ale również działania. Z punktu widzenia duchowej kultury Europy na antropocen, niezależnie od tego, jak będziemy definiowali jego genezę, składa się wiele czynników tworzących, w każdym razie od pewnego momentu, humanistyczną perspektywę konstruowania obrazów świata i ludzkiej samowiedzy. Zachodni humanizm, w mojej opinii, jest jednym z bardziej znaczących fundamentów antropocenu. Można powiedzieć, że jest jego duchową matrycą. Co się na nim składa? Otóż chrześcijańskie tezy o nadzwyczajności człowieka i jego władczej wobec przyrody roli, renesansowa humanistyka, w szczególności, jak sądzę, neoplatońska szkoła floreńska ze słynną tezą Pico della Mirandoli o godności człowieka, polegającej na jego absolutnie wyjątkowej pozycji, bo jak zapewne Państwo wiedzą, jest to pozycja lepsza nawet niż ta, którą posiadają aniołowie. Zapewne też konkwista i przekonanie, że świat dzieli się na rozumnych Europejczyków i prymitywnych dzikich. Nowożytny racjonalizm, który redukuje człowieczeństwo do świadomości, chodzi o kartezjańskie, myślę, więc jestem, a poznanie świata łączy z władzą nad światem. Humanizmem podszyty był patriarchalizm,
albo też możemy mówić o patriarchalnym humanizmie, bo jak wiadomo, ów wywyższony przez humanizm ponad inne byty człowiek to Europejczyk, biały, chrześcijański mężczyzna, geniusz, zdobywca, myśliciel, wytwórca. Jak pisał w książce 1492 Jacques Attali. I wiemy o tym, że z bogactw kapitalizmu i eksploatacji ziemi najbardziej korzystają mężczyźni, co widać po rozkładzie bogactwa i nędzy na świecie, a najbardziej bolesne skutki wielkich katastrof dotykają kobiety. Jak podaje Ewa Bińczyk, 75% ofiar tsunami na Sumatrze czy powodzi w Bangladeszu to właśnie kobiety. W tym wykładzie oczywiście nie ośmielę się podejmować problemów naukowych związanych z antropocenem. Jest tutaj bardzo dużo specjalistów. Nie będę więc mówiła o dewastacji ziemi, kryzysie klimatycznym, zaniku bioróżnorodności, drastycznym ubywaniu tego, co kiedyś nazywaliśmy naturą bądź przyrodą, ani o, jak to mówił Isaac Singer, wiecznej treblince zwierząt hodowlanych i nie tylko. Chodzi mi raczej o takie elementy naszego myślenia o świecie, które muszą być zmienione, by zmieniło się nasze podejście do świata. Chodzi mi więc o aspekty filozoficzne, etyczne i pedagogiczne problemu, a nie o kwestie naukowe, choć doskonale wiem, że tych drugich nie można zastąpić pierwszymi. To znaczy, że nie wolno żywić przekonania, że jak zmienimy myślenie, to świat się sam naprawi. Kryzys, a właściwie dramat ziemi, z jakim mamy do czynienia, nie jest kryzysem myślenia, choć oczywiście to również, ale tragedią, z której wyjście lub minimalizowanie jej skutków wymaga wielu środków politycznych, twardych decyzji, współpracy międzynarodowej, międzynarodowej solidarności oraz w moim przekonaniu radykalnej zmiany paradygmatu ekonomicznego. Trudno mówić o wyjściu z kapitalizmu, bo jak powiedział Žižek, prędzej jesteśmy sobie w stanie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu, ale wyobraźni próbować możemy wszystko. Nawiązując do tytułu, czyli czy koniec antropocenu, od razu chcę powiedzieć, że antropocen bynajmniej się nie skończył, choć zapewne skończyła się era naiwnego i zabójczego dla innych oraz dla planety humanizmu. Pewne nadzieje można więc wiązać z posthumanizmem. Przejście od humanizmu do posthumanizmu nie jest łatwe, bo zmusza nas ono do zobaczenia naszej cywilizacji w złym świetle. Łupiliśmy ziemię, eksploatowaliśmy ją, eksterminowaliśmy istoty, które dla spokojnego sumienia nazywaliśmy nieludzkimi. I dotyczyło to zarówno ludzi, jak i zwierząt. Posthumanizm, tak jak go rozumiem, powstał przede wszystkim na gruncie świadomości krzywdy, jaką Europejczycy, przede wszystkim Europejczycy, wyrządzali ludom podbitym, żywiąc całkiem szczere przekonanie, że ich cywilizują. I ślady tego przekonania bardzo wyraźne mogą Państwo znaleźć w tekstach Hegla, Locke'a, Husserla, a nawet później. Dopiero potem dostrzeżono, że niszczenie całych populacji i kultur było immanentnie związane z niszczeniem środowiska i de facto planety. Jesteśmy dziedzicami zarówno bogactw, jak i ofiar tej działalności. W kontekście antropocenu mówi się często o maraźmie, tak też zatytułowana jest książka profesor Bińczyk, o bezczynności, o cynizmie, o kompletnej bezradności, bo i rzeczywiście zagrożenie planety, z którym mamy obecnie do czynienia, nie mają charakteru lokalnego, który wiązałby sprawstwo pojedynczych ludzi czy wspólnot. Mają one charakter globalny, przerastający sprawczość nawet całych populacji. Jak wiadomo, mamy dziś ciągle trudności z podjęciem tematu odpowiedzialności za konsekwencje podbojów kolonialnych. Mają te kłopoty Australijczycy, Amerykanie czy Portugalczycy. Więcej jest oczywiście tych krajów. Mam również kłopoty z aplikacją klasycznych, antropocentrycznych etyk ekologicznych, które nakłaniają nas do takiego zachowania,
aby pozostawić Ziemię następnym pokoleniom w stanie, w jakim ją zastaliśmy. A co dopiero z tak wielką skalą problemów, które wytworzył i zarazem uświadomił nam antropocen. Część ludzi czuje się więc bezradna wobec ogromu problemów. Uciekają w różne praktyki racjonalizacji czy eliminacji dysonansu poznawczego, zajmując różne postawy. Stają się defetystami, twierdząc, że i tak wszystko stracone, sceptykami, bo jak uważają, zawsze były jakieś problemy w tej cywilizacji, optymistami, traktując kapitalizm jako twór, który wszystko pokona, pragmatykami, czegokolwiek nie zrobię, to i tak niczego to nie zmieni, lub zwykłymi egoistami, którzy mówią, to nie jest mój problem. Znacząca większość ludzi, stojąc w obliczu tej rangi problemów, jest po prostu obojętna. Postawy moralnie aprobowane ograniczają się do etyki powściągliwości i tak zresztą mało stosowanej, czyli respektowania zasad, powiedzmy, recyklingu, zero waste czy weganizmu. Nie latają samolotami, oszczędzają prąd. Jak wcielić w życie filozofię weganizmu, pokazała ostatnio profesor Joanna Heinderek z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego w filozofii wegańskiej. Inni są zwolennikami etyki konsumenckiej, to znaczy stosują ekologiczne kryteria wobec wyboru producentów dóbr, z których korzystają, choć pewno większość z nich już się zorientowała, że produkcja dóbr ekologicznie zdrowych jest ogromnym biznesem, który nakręca konsumpcjonizm zamiast go redukować. Jeszcze inni wreszcie wyznają filozofię antynatywistyczną i nie rodzą dzieci. Faktem jest, że gdyśmy zastosowali wstrzemięźliwość prokreacyjną na kilkanaście lat, planeta nieco by odżyła. To wszystko są postawy niewystarczające. Pozostają one w zaklętej przez humanizm strefie binarnych pojęć, kultury i natury, człowieka i zwierzęcia, instynktu i rozumu, kobiety i mężczyzny, przyrody ożywionej i nieożywionej. Pierwszym więc krokiem musi być wyjście z binarności i przejście ku temu, co filozofowie posthumanistyczni nazywają płynnością, procesualnością, relacyjnością czy wreszcie nomadycznością. Filozofia posthumanizmu dostarcza nam pewnych narzędzi. Odchodzi od pojęcia człowieka, podmiotu, jaźni, ludzkiej wspólnoty, przyrody czy natury. Odchodzi przede wszystkim od kartezjańskiego podziału na rzeczy myślące i rzeczy rozciągłe, czyli rzeczy materialne. W centrum rozważań umieszcza kategorię życia, żywej materii, ewentualnie siły czy pędu życiowego. Kategoria ta łączy naturę z kulturą, świat ludzki i nieludzki, a więc ludzi i zwierzęta, pozwalając myśleć o różnych formach organizacji materii jako należących do jednej żywej rzeczywistości, której elementy powiązane są na kształt kłączy. Dobrym przykładem są tu koncepcje Deleuza czy Rossi Braidotti. Przytoczę taki krótki fragment z książki Po człowieku Rossi Braidotti o jej sposobie rozumienia życia. Braidotti pisze, życie powinno być ujmowane nie jako wyłączna własność czy niezbywalne prawo jednego gatunku, ale jako interaktywny i otwarty proces. To witalistyczne podejście do żywej materii przemieszcza granice między tym aspektem życia, który tradycyjnie był zarezerwowany dla człowieka, a który nazywany był bios, oraz charakterystycznym dla życia zwierząt, w jego wymiarze nieludzkim, zoo. Zoo, będąc dynamiczną, samoorganizującą się strukturą życia samego, odpowiada za produktywną witalność. Jest to siła, która przecina, a następnie ponownie łączy gatunki, kategorie i sfery. Zoocentryczny egalitaryzm jest dla mnie, czyli dla Braidotti, rdzeniem zwrotu postantropocentrycznego.
jest on materialistyczną, sekularną, usytuowaną i niesentymentalną odpowiedzią na bezwzględne, transgatunkowe utowarowienie życia, na którym opiera się logika zaawansowanego kapitalizmu. Koniec cytatu. Braidotti buduje więc posthumanistyczny projekt wspólnoty, którego zadaniem jest, jak to nazywa, przemieszczenie antropocentryzmu w ramach hierarchii gatunkowej i uznanie transgatunkowej solidarności. Najważniejszym elementem jest tu znalezienie sposobów nomadyzacji interakcji między ludźmi i zwierzętami w celu przekroczenia metafizyki substancji czy metafizyki esencji. W koncepcjach Braidotti idea podmiotowości obejmuje więc zwierzęta, czyli nieludzkich aktorów, dzięki czemu przestaje ona być wyłącznym przywilejem człowieka. Ponadto jest ona inaczej skonstruowana. Jak twierdzi Braidotti, nie jest powiązana z żadnym transcendentnym rozumem. Po drugie jest, cytat, wytrącona z dialektyki uznania, bo dialektyka ta angażuje zarówno kategorię jednostkowości, jak i hierarchię. I po trzecie, co najważniejsze, opiera się na immanencji relacji. Różne gatunki zwierząt w postantropocentrycznym świecie są równe, co wiązać się musi z odrzuceniem przemocy i hierarchicznego myślenia wynikających zarówno z ludzkiej arogancji, jak i z założenia transcendentnej wyjątkowości człowieka. Nie miejsce tu rzecz jasna, nie będę Państwa tym zamęczać, na omawianie koncepcji Braidotti, czy Deleuze'a, czy innych pomunistycznych, posthumanistycznych filozofów i filozofek. Rozumiem, że będziemy się tym częściowo zajmowali w ciągu najbliższych dwóch dni. To, co chciałabym uczynić ważnym problemem i nadzieją związaną z posthumanizmem na użytek tej konferencji, to nie wyrafinowane teorie, ale samowiedza, która mogłaby się stać podstawą praktyki. Potrzeba nam bowiem, o czym mówiłam na początku, nowej etyki. Etyki jakościowo różnej od tradycyjnych etyk humanistycznych. Wiele jest tam stanowisk, ale wszystkie pod pewnym względem są podobne. Próbowałam to zrobić w swojej pracy Obcy, inny, wykluczony, która podsumowuje czy podsumowywała moje wieloletnie badania nad wykluczeniem, dyskryminacją i obcością. Ale muszę przyznać, że ta część poświęcona etyce jest najbardziej bezradna. Krytyka teorii, różnych teorii, również etycznych, przychodzi nam z łatwością. Natomiast budowanie innych, zwłaszcza na posthumanistycznych podstawach i postawach, wymaga czegoś więcej niż teorii, być może wyobraźni, być może taka etyka powinna mieć charakter w najwyższym stopniu interdyscyplinarny, nie tylko intersekcjonalny. Jaka to etyka być nie może? Nie może być religijna, deontyczna, racjonalna, liberalna, indywidualistyczna, kodeksowa. Nie może odwoływać się do jaźni, do istoty człowieczeństwa, do natury rozumianej jako przedmiotowy rewers ludzkości. Musi być pozbawiona złudzeń uniwersalizmu, a jednocześnie globalna w swoim zasięgu. Powinna angażować emocje, instynkty, relacje i pozawerbalne sposoby komunikacji. Przede wszystkim musi być to etyka tu i teraz, a nie rzucona w przyszłość czy w pasjonujące debaty akademickie. Jest taka przypowieść Wisławy Szymborskiej. Przypomnę ją Państwu. Rybacy wyłowili z głębiny butelkę, cytuję. Był w niej papier, a na nim takie były słowa. Ludzie, ratujcie, jestem tu. Ocean mnie wyrzucił na bezludną wyspę. Stoję na brzegu i czekam pomocy. Śpieszcie się, jestem tu. Pierwszy rybak, który znalazł butelkę, powiedział, brakuje daty. Pewnie jest już za późno. Butelka mogła długo płynąć w morzu. Drugi zauważył, że miejsce nie zostało oznaczone. Nie wiadomo nawet, który to ocean. Natomiast trzeci rybak powiedział to, co powinniśmy wszyscy powiedzieć. Ani za późno, ani za daleko. Wyspa jest tu i wszędzie. Jest tu i teraz.
Chodzi więc nam o etykę i działania tu i teraz. W swojej pracy Opcyjny Wykluczony, zastanawiając się nad możliwą posthumanistyczną etyką, wymieniłam kilka ważnych elementów, jak mi się wydawało. Jednym była skrucha. Sven Lindqvist, autor wstrząsających reportaży o ofiarach kolonializmu w Australii i w Afryce, a pamiętamy, że kolonializm i imperializm to jedne z głównych przyczyn antropocenu, proponował ćwiczenie skruchy. Chodziło mu o niezafałszowaną pamięć o złu, krzywdach i zniszczeniach, jakich dokonała nasza cywilizacja. Tak jak kolonizatorzy mają ogromny dług w odniesieniu do eksterminowanych wspólnot i kultur, tak my, ludzkość, mamy na swoim koncie niespłacony dług u wszystkich gatunków, łącznie z własnym. Nie byliśmy bezpośrednimi sprawcami zła, które się działo i którego całe pokolenia nie były nawet świadome, ale skoro jesteśmy beneficjentami dobrobytu i eksploatacji naszej planety, to nasza odpowiedzialność musi być co najmniej tak wielka jak zyski, które czerpiemy żyjąc z naszej cywilizacji. Do ważnych wartości, czy raczej postaw, na których można zbudować praktyczną etykę, zaliczyłam empatię i troskę. W posthumanizmie mają one wymiar znacznie głębszy niż w humanizmie. Nie chodzi tu bowiem o pochylenie się nad światem ożywionym, o pomoc wobec niego, o postawy litości czy postawy pomocy. Chodzi o zdanie sobie sprawy z jedności tego świata, wsłuchanie się w jego harmonię i rozpacz spowodowaną dewastacją. Chodzi o uczestnictwo w nim nie na zasadach widza czy aktora, ale immanentnego elementu powiązanego z innymi w nierozerwalne związki materialne, organiczne, przestrzenne i czasowe. Trzecim elementem mojego myślenia, cytuję cały czas moją ostatnią książkę, jest rzecz jasna odpowiedzialność. Ale znów nie chodzi tylko o ponoszenie odpowiedzialności za przeszłość. Poniekąd odpowiedzialność ta spada na nas w postaci natury, której ubywa, i kryzysu klimatycznego, który być może skończy się unicestwieniem życia na Ziemi. Chodzi więc nie tylko o odpowiedzialność za przeszłość, ale o wzięcie na siebie odpowiedzialności za przyszłość. Tak jak powiedziałam, tu i teraz. Jak Państwo jednak widzą, to są dosyć banalne ceny, dosyć banalne tezy i mam nadzieję, że na tej konferencji dopracujemy się bardziej wyrazistych i bardziej radykalnych. To, co mnie jeszcze interesuje w obliczu wezwań posthumanizmu i nadziei, jakie z nim wiąże, to metody, dzięki którym można zbudować choćby zarys podstaw posthumanistycznego pojmowania świata i reagowania w nim i na niego. Nie mogą być one konwencjonalne, nakazowe, perswazyjne, oparte na autorytetach czy systemach. Nie mogą być też oparte na tradycyjnych formach komunikacji, a w każdym razie nie tylko na tradycyjnych formach komunikacji. Muszą otwierać to, co nazywam, może niefortunnie, trzecie oko, to, które mamy wspólnie ze światem ożywionym i nieożywionym, jakieś oko planetarne. Oczywiście istnieją metody tradycyjne w ramach nauki i humanistyki, które można nazwać ekologizowaniem tych dziedzin. Fromm pisał kiedyś pięknie o biofilii, czyli wrodzonej miłości do życia i wszelkich organizmów żywych, związanej z poczuciem swoistej wspólnoty, z częścią pozostałych form życia. W tym zakresie mamy prężnie rozwijające się dziedziny oparte na metodologicznym założeniu wiedzy usytuowanej, to określenie Donny Haraway, na przykład zoepistemologię, o której pisał Harlan Miller, twierdząc, że naszych relacji ze zwierzętami nie da się naprawić bez uwzględnienia ich punktu widzenia, bez przejścia na ich stronę, odwrócenia pytań, decentralizacji opowieści. Mamy też zoofilologię, zoosemiotykę, która traktuje umysł jako semiotyczną wrażliwość na otoczenie, jako immanentną cechę wszystkich żywych organizmów, z których każdy komunikuje się ze swoim środowiskiem. Mamy wreszcie zoopoetyczność, o której pisał Derrida, angażując się w kwestie ekologiczne.
Większość tych pomysłów opiera się na zredefiniowanej koncepcji podmiotu, niwelującej jego prymat. Tą kategorią jest na przykład bardzo ważną z naukowego czy metodologicznego punktu widzenia owa wiedza usytuowana Haraway, która stoi w kontrze do pozorów obiektywności czy do złudzeń obiektywności wiedzy związanej z epoką nowożytną. Niesłychanie ważną metodą prowadzącą do tych radykalnych zmian w percepcji świata, do otwierania owego, jak to nazwałam może niefortunnie, oka planetarnego, jest poezja, metafora, sztuka, literatura. Według Wendy Weller metafora stanowi realną siłę napędową procesów ewolucji kulturowej, jest czynnikiem sprawczym koewolucji i wiedzy i ciała. Poezja, jak wiadomo, pobudza wyobraźnię, a to, co wyobrażone, jak stwierdziła Olga Tokarczuk w swojej pierwszej mowie noblowskiej, jest już pierwszą formą istnienia. A żeby nie być gołosłowną, przytoczę kilka wersów innej noblistki, mianowicie Wysławy Szymborskiej, czego szczerze powiedziawszy nie zwykłam robić, bo rzadko kiedy stosuję literaturoznawstwo czy poezję do zagadnień etycznych, ale jak sądzę, jest czas, pora i wyzwania ku temu, żeby zacząć się tym zajmować. Weźmy jej wiersz Rozmowa z kamieniem. Znają go Państwo zapewne świetnie. Poetka, jak wiadomo, puka, opowiem go, nie będę go cytować. Poetka 5 razy puka do drzwi kamienia, a ten odpowiada odmownie na prośbę wpuszczenia jej do środka. Za 6 razem mówi dosyć przytomnie, że nie może jej otworzyć tych drzwi, ponieważ ich nie ma. Poetka natomiast, jak mówi kamień, nie ma czegoś, co jest zmysłem udziału. Poetka nie ma zmysłu udziału. Dopiero niedawno zwróciłam uwagę na ten zmysł udziału i interpretuję go w taki sposób, że jest to umiejętność porozumiewania się ponad językiem, ponad racjonalnością, a nawet ponad kulturą. Chociaż akurat Szymborska taki zmysł posiada, bo w całej jej twórczości widoczne jest poszukiwanie utraconego holizmu. Życie jest tu wszędzie, natura jest jedna, ciągła, wszelkie podziały i dystynkcje wprowadza człowiek i jego cywilizacja. Pozwolą Państwo, że przeczytam mały fragment wiersza Przemówienie w biurze rzeczy znalezionych ze zbioru Wszelki wypadek. Pomarło mi rodzeństwo, kiedy wypełzłam na ląd i tylko któraś kostka świętuje we mnie rocznicę. Wyskakiwałam ze skóry, trwoniłam kręgi i nogi. Machałam na to płetwą, wzruszyłam gałęziami. Podziało się, przepadło, na 4 wiatry rozwiało. Sama się sobie dziwię, jak mało ze mnie zostało. Pojedyncza osoba w ludzkim chwilowo rodzaju. Z kolei w wierszu Psalm Szymborska twierdzi, że tylko to, co ludzkie, potrafi być prawdziwie obce. To ludzie budują granice, klasyfikują, nazywają. Szuka też ciągle zerwanej więzi ze zwierzętami. Stara się, podobnie zresztą jak Derrida, pokonać amnezję naszej zwierzęcości. W Tercjuszu uświadamia ludziom, że człowieczeństwo, z którego tak jesteśmy dumni, realizuje się w bardzo niewielkich obszarach i aktywnościach, w których akurat nie zabijamy. Na co dzień otaczają nas bowiem martwe zwierzęta, a te, cytuję, nieliczne, z futer nieobdarte, niezdjęte z kości, niestrącone z piór, należą do wyjątków. Szymborska demaskuje też strategię przemilczania różnych luk leksykalnych, które odnoszą się do zwierząt, o których nie umiemy mówić w innych kategoriach niż pragmatyczne, użytecznościowe lub sentymentalne. Jak pisze Tadeusz Szniczek, który analizował jej poezję, Szymborska cała od początku stawała i staje po stronie obrony wszystkiego. Nie ma współczesnej liryki bardziej pragnącej ocalenia najmniejszego okruszka świata. Jak pisał zresztą kiedyś Percy Shelley, poezja stanowi laboratorium, w którym wypracowujemy nowe metody patrzenia na świat.
Myślę, że ta poezja może zostać wykorzystywana w pedagogice, która byłaby u swoich podstaw posthumanistyczna i która tworzyłaby etyczne przekazy. Ale oczywiście nie tylko o poezję chodzi. Jakaś część współczesnej sztuki stanowi rzeczywiste laboratorium, w którym dokonuje się eksperymentów z otwieraniem oczu na to, co niewidoczne, przemilczane albo niewyrażalne. Współczesna sztuka to nie tylko przedmiot biernej kontemplacji, jak wiemy, ale dziania się rzeczywistości w obrębie relacji pozaludzkich i w ciągłym dialogu. Gdy podejmie się taki dialog z pewnymi na przykład instalacjami Magdaleny Abakanowicz, Katarzyny Kozyry czy Moniki Bakke, to trzecie oko planetarne budzi się. Innym sposobem poszerzania wyobraźni i otwierania owego trzeciego oka jest prowokacyjny, szalony czasami ekofeminizm z jego quasi-teoriami budowanymi w kontrze do patriarchatu i kapitalistycznej eksploatacji ziemi, którą tenże ekofeminizm porównuje do eksploatacji kobiety i jej uprzedmiotowionej pozycji w kulturze. Ekofeminizm nawiązuje do historii, zwłaszcza do nieobecnych w historii, nieobecnych i przemilczanych czarownic ich losu oraz całego również przemilczanego kobiecego dziedzictwa, bezpowrotnie zatraconego poprzez agresywną, patriarchalną cywilizację i jej porządek rzeczy. Tak jak czarownice, ekofeminizm postrzega świat holistycznie, jako sieć splątanych elementów. Polecam Państwu na przykład książkę Agnieszki Szpili zatytułowaną Heksy, która jest książką o ekoerotyzmie, ale również o czarownicach i wielkim umiłowaniu, czy właściwie wielkiej koabitacji z ziemią. Ale nie chodzi tylko o literaturę czy ekofeministyczną teorię, ale o działania, które są na nich budowane. Jest ich wiele. Przykładowo dam taki przykład zorganizowany przez artystkę wizualną i aktywistkę ekologiczną Cecylię Malik, kolektyw Siostry Rzeki, który potem działał również jako matki na wyrębie. Jego działania miały spory zasięg i bardzo różnorodną, zwracającą uwagę formę. Chodziło nie tylko o zwrócenie uwagi, naświetlenie stanu, fatalnego stanu polskich rzek, zanieczyszczonych, modyfikowanych, wysuszanych przez patriarchalną politykę czy kapitalistyczną politykę, ale również o oddanie tym rzekom sprawczości, jak twierdzi pani Cecylia Malik. Jej prawniczka domaga się, aby Wisła i inne rzeki uzyskały osobowość prawną, jak to ma miejsce w Nowej Zelandii. Jak pamiętamy, wiele lat temu Luc Ferry domagał się, by drzewa miały swoją reprezentację prawną i polityczną, czyli reprezentację w parlamencie, co dziś przy obecnej dewastacji lasów wydaje się bardzo zasadne. Po to, żeby jednak nie wyśmiewać takich stanowisk i nie traktować ich jako zbyt irracjonalne, trzeba najpierw zapoznać się ze wszystkimi pracami pani profesor Urszuli Zajączkowskiej, począwszy od jej patyków i badyli, czy z sekretnym życiem drzew i kolejnymi książkami Petera Wollebena. Państwo zapewne znają te lektury, ale ja uważam, że powinny być one wprowadzone do szkół jako podstawa nowego myślenia etycznego. Poezja, sztuka, literatura, happeningi, performanse do kogoś nie docierają, to można oczywiście posłużyć się słownikiem racjonalnym i ekonomicznym. Dwie dziewczyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Julia Żuławińska i Lucja Zaborowska, opracowały niedawno kalkulator korzyści z drzew. Ich miejską pracę można wycenić, bo drzewa, odwołując się do dominującego języka ekonomii, świadczą usługi ekosystemowi. Stanowią więc zasób posiadający określoną wartość rynkową oraz infrastrukturę, w którą warto inwestować, a która przynosi korzyści wszystkim. Już jakiś czas temu oszacowano, że drzewa, które pracują w Nowym Jorku,
wykonują robotę wartą około 100 milionów dolarów. Kalkulator korzyści z drzew powinien twardym ekonomistom przemówić do kalkulującej wyobraźni. Mogę podać przykład takich wyliczeń, ale już nie będę zabierała Państwu czasu. Chciałam teraz tylko podsumować jednym zdaniem. To krótkie i jak domyślam się dosyć chaotyczne i naiwne wystąpienie. Antropocen jest rzeczywistością, która nas otacza. Ta rzeczywistość może wkrótce nas unicestwić, unicestwiając samą siebie, co nie jest żadnym pocieszeniem. Zwykłe, tradycyjne teorie działania są więcej niż niewystarczające. Musimy sięgnąć po radykalnie odmienne koncepcje rozumienia siebie samych i świata wokół nas. Trzeba otworzyć trzecie oko, zarówno w obrębie nauki, co już się dzieje, etyki, jak i innych naszych aktywności. Mam, proszę Państwa, głęboką nadzieję, że ta dwudniowa konferencja przybliży nas choć trochę do tego celu. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie i proszę o wybaczenie różnych niedociągnięć i naiwności. Dziękuję bardzo.